Po prostu ustawił kurs Mrzeżyno-Kaseberga i tam płynął z określoną prędkością. I nie było ani razu takiej sytuacji, że on wyszedł na, na z tyłu na pokład i się mnie spytał, czy ja się czuję, czy ja dam radę. Byłem krytycznie wymęczony, więc mogłem się podać, ale na szczęście nie dostałem takiej możliwości. Kanał Forbet, a razem z nami Wojciech Sobierajski, nasza duma, nasz ambasador, który właśnie przepłynął Morze Bałtyckie w 24 godziny kajakiem. Gratulacje Wojtek, cześć, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich widzów. Niesamowity wyczyn, tak pierwotnie mi się kojarzy, jak z takimi ludźmi, którzy gdzieś w czółnie płynęli na inny kontynent albo na jakąś wyspę. Czasem się naukowcy zastanawiają, czy to jest możliwe, że ktoś czółnem albo jakąś tratwą gdzieś dopłynął. I tacy ludzie jak ty udowodniają, że to jest możliwe. Takie pierwotne wyczyny, jak mówię. Jakie e, uczucie towarzyszą na czemuś takiemu byciu na morzu praktycznie samemu, bo łódka ci towarzyszyła, ale byłeś zdany na siebie? E, skrajnie trudne wyzwanie, tak bym to nazwał. Co do samych uczuć na morzu, no to jest taki po prostu bezkres tego, że nigdzie nie widać lądu, jest się samemu pośrodku niczego tak naprawdę. Tego ratunku też e, za szybko nie można się spodziewać, bo nawet gdyby coś się działo, ta łódź nie jest jakaś ogromna. Ona miała tylko 8 metrów, tak na morze Bałtyckie nie jest duże. Więc człowiek jest takiego pozostawiony samemu sobie, no i toczy tą walkę sam ze sobą. E, wspaniały film twój brat przygotował na którym widać to, bo chyba bym nie uwierzył bez tego filmu, że, że faktycznie to zrobiłeś. Tam bardzo wcześnie mówisz, że boli Cię ręka. Jak, jak wielki to był ból? Czy, czy nadal Ci towarzyszy? I jak go przełamałeś? To był duży ból. W tej mojej skali bólowej to był duży ból. Po pięciu godzinach zaczęło się od prawego łokcia. To był po prostu jakiś przyczep tricepsu, był przemęczony. I potem zmieniłem trochę trajektorię toru prowadzenia wiosła i przez to zaczął mi boleć też bark, bo to był zupełnie inny ruch niż zawsze robiłem. No, i to od tej piątej godziny już do samego końca mi cały czas towarzyszyło. Musiałem potem troszeczkę te ruchy już zmienić, skrócić. Nie mogłem robić takich długich. No, ale tak jakby ból tutaj był najmniejszym problemem w tym rekordzie. Miałem okazję robić z Tobą jeden rekord tych bez butów, ja w butach. I wtedy się przekonałem też 24 godziny, że największym problemem czasem nie są my mięśnie, tylko takie głupie rzeczy jak. Założyło się za długie spodemki, człowiek się za bardzo spocił, albo e, gdzieś się przytarło przez e, złe, złe dobrane ubranie i chyba Ty też od początku popełniłeś kilka takich błędów e, logistycznych czysto, że e, przeszkodziło, przeszkodziło Ci ubranie, przeszkodziło Ci, że jest e, za ciepło, za mokro i tak dalej. Opowiedz e, o tym trochę. Tak, pierwszy błąd to było złe ubranie się, bo na brzegu były tylko 4 stopnie. No ja się spodziewałem, że na morzu, nie dość, że jest zimna woda, to jeszcze będzie mocny wiatr, więc mnie to szybko wychodzi. I założyłem chyba na siebie trzy pary spodni, trzy pary skarpet, yy, termiczną koszulkę, bluzę i kurtkę. Do tego czapkę zimową. Yy, no i w, taki, w takim ugraniu wyruszyłem. I już po pięciu minutach czuję, że się przegrzewam. A wiadomo, że jak mi jest teraz w nocy za gorąco, bo startowałem o drugiej, to co dopiero potem w ciągu dnia i zresztą będę trzymał mocne tempo. No więc stwierdziłem, że muszę się rozebrać, ale wiedziałem, że jak się rozbiorę, to już potem się nie ubiorę, bo w kajaku bardzo ciężko się tak jakby zakłada, coś zdejmuje. Więc z wielkim trudem zdjąłem z siebie kurtkę, zdjąłem z siebie skarpety, więc już potem było mi ok, jak płynąłem. No ale za chwilę mi się zmoczyło rękawem w wypełnionym bluzie, potem w ciągu dnia było fajnie, bo świeciło słoneczko, ale jak już dopływałem do Szwecji od tej godziny, załóżmy 21, kiedy się ściemniało, to tam temperatura była tuż powyżej zera i te mokre ubrania zaczęły po prostu powodować, że bardzo szybko się wychładzałem. Teraz mówię o górze ciała, bo dół ciała był cały czas mokry, tam. o tym też zaraz do tego przejdziemy. Ale no wiadomo, że mokre rzeczy bardzo szybko wykładzają, więc ja na pewno miałem hipotermię. Wiem, wiem o tym, że miałem hipotermię, bo już morsowałem 30 minut w zimnej wodzie, i tutaj czułem się naprawdę niewiele lepiej też po wyjściu na brzeg nie potrafiłem chodzić, więc to był problem z tymi ubraniami. E, jak właśnie odczuwasz się taką hipotermię? Czy ty miałeś takie miejsce, gdzie myślałeś, że możesz zejść, że tak powiem na tym rekordzie? No ja myślałem, że mogę umrzeć. Naprawdę, ja wiedziałem, że w każdej chwili mogę umrzeć z trzech powodów. Po pierwsze z ogólnego przemęczenia, po drugie z niewyspania, bo już ponad 45 godzin byłem bez snu, a po trzecie właśnie z tego wychłodzenia. I te wszystkie czynniki powodowały, że ja wiedziałem, że jestem na takiej granicy, że zbliżałem się do cienkiej, cienkiej czerwonej linii. Eee, no i kurde, byłem taki właśnie trochę przerażony tym, że jeszcze muszę to zrobić, jeszcze mi zostało na przykład 5 godzin, a już jestem skrajnie wycieńczony i co, co będzie dalej. Więc wiedziałem, że to jest duże już ryzyko. Wszystko poszło nie tak jak planowałeś, mam wrażenie, bo inny dzień, w którym startowałeś, nie wyspałeś się przed, bo chyba taki pewnie był plan, że masz się wyspać. I bynajmniej 24 godziny miałeś 50, to akurat takie pozytywnie, że poszło coś nie, nie według planu, ale zupełnie inaczej to w zapowiedzi mówiłeś. To skąd te zmiany planu? Czy tylko pogoda jakby dyktowała, czy, czy Twoja ambicja tutaj, że, że tak to wyglądało? No właśnie, tu chodziło tylko i wyłącznie o pogodę, że po prostu e, prognozy wskazywały jasno, że tylko od drugiej w nocy z niedzieli na poniedziałek, do drugiej w nocy 24 godziny później mam czas, żeby to zrobić, bo i wcześniej i później wiał bardzo mocny wiatr ze Szwecji, więc spłynąłbym pod wiatr, co jest niemożliwe, żeby to wykonać, więc wiedziałem, że muszę to zrobić, no i to skutkowało, że startowałem o drugiej w nocy, więc wiadomo, że wcześniej muszę się trochę przygotować, w ciągu dnia udało mi się przespać tylko godzinę, ale to nie jest tak jakby w nocy przespać te 8 godzin startować świeżym, wypoczętym, tylko już startowałem po kilkunastu godzinach na nogach, więc już byłem zmęczony, plus te 24 w kraku to daje te 40 parę godzin na nogach. Hmm. No właśnie, właśnie tutaj o to chodziło, o tą pieprzoną pogodę, że po prostu mi to niemożliwe. A i to też się przekładało na tempo, bo ja zakładałem, że będę płynął e, 5 km na godzinę i wtedy, żeby pokonać 170 km, potrzebuję około 35 godzin. Na no, że miałem tylko 24 godziny, to musiałem przyspieszyć do 7 km na godzinę, 7,5 km na godzinę. Więc to jest mocna zmiana. To jest o 50% szybciej niż zakładałem. No ale wiedziałem, że albo to zrobię w tym czasie, albo jak będę te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów przed Szwecją, to już będzie taki mocny wiatr, że i tak tego nie wykonam. Więc poprosiłem kapitana, żeby ustawił ten w łodzi na 7, na początku potem na 8 na godzinę. No i cisnąłem, starałem się to tempo utrzymać. Mówię o tym, że bezwzględny był ten twój kapitan, że płynął, nie, nie litował się nad tobą, bo nic tam ci nie pomagał, a gdyby ktoś ci tam wyciągnął pomocną dłoń, to mógłbyś zrezygnować. Tak by było, tutaj właśnie fajnie się złożył kapitan, tak jakby nie znał mojej osoby, nie, w ogóle chyba nie zbyt miał duże pojęcie o kajakarstwie, on po prostu ustawił kurs Mrzeżyno-Kaseberga i tam płynął z określoną prędkością i nie było ani razu takiej sytuacji, że on wyszedł na, na, z tyłu na pokład i się mnie spytał, e, czy ja się czuję, czy ja dam radę, co jak. i jak, tylko on po prostu tak jakby nie zdawał sobie sprawy, nie wiedział o tym, że ja mogę się poddać i to im bardzo pomogło, bo gdyby ktoś się litował i dawał mi takie różne... Możliwości, może na chwilę wejdę na pokład, może odpocznę, może jednak za ciężko, to jest zbyt niebezpieczne. Ty ja myślę, że byłbym w stanie to zrobić, bo naprawdę byłem krytycznie wymęczony, więc mogłem się poddać, ale na szczęście nie dostanę takiej możliwości. Dlaczego robisz takie wyzwania? Bo to nie było pobicie rekordu. Wiadomo, że żyjesz też z tego i masz sponsorów i masz jakieś zobowiązania, ale powiedz, czy jest coś fajnego, ciekawego w byciu tak samotnym na morzu i robienie. Przejmowanie własnych granic i tak dalej, czy jest to dla ciebie coś fajnego i podniosłego? Wyzwania same w sobie są fajne, bo tak jakby nie ma tam ścisłych standardów określonych przez biuro rekordów, więc to nie jest jakieś zamknięte e, zamknięte w jakichś zasadach, tylko może wymyślić coś zupełnie szalonego, tak jak właśnie ta polska szwecja. Mimo że wiem, że i tak to był rekord czasowy, bo zrobiły to trzy osoby. Ja znalazłem informację, że jeden gość robił to cztery doby. Drugi 2,5 dnia, a trzeci 32 godziny. Ja to zrobiłem 24, więc tak, to jest rekord, tylko że nieoficjalny bo nikt tego wcześniej, tak jakby, nie, nie zarejestrował w biurze. Eee, no, a to wyzwanie no kurczę, takie mierzenie się same z sobą mogę to zrobić na swoich zasadach, tak jak ja sobie wymyśliłem eee, po swojemu wszystko. Eee, przytyłeś do tego rekordu i tak pozytywnie eee, większe ręce, większe mięśnie. E, powiem Ci, że zrobiło na mnie wrażenie, jakie, no właśnie nie wiem, czy tak w kamerze widać, ale na żywo było, robiło wrażenie, jak na treningu widziałem, jakie podnosiłeś ciężary, czy to była dobra decyzja, czy jednak trzeba było stawiać na kondycję, jak myślisz, czy te mięśnie, że tak powiem, Ci pomogły? Szczerze mówiąc, tak jakby ja nie robiłem tej masy szczególnie pod rekord, po prostu po to, żeby trochę lepiej wyglądać, lepiej się czuć i potem do walki móc więcej zbijać kilogramów, myślę, że to nie miało większego znaczenia, czy byłbym chudy, czy byłbym gruby. Tutaj bardziej rolę grała głowa i takie ogólne moje przygotowanie. Kondycyjnie to w ogóle nie było dla mnie ciężkie, bo to jest takie tempo, że naprawdę ten puls ten to jest bardzo niski, więc człowiek tam się nie męczy tak w sensie kondycyjnym. Nie miało to żadnego znaczenia. Mówiliśmy przed tym rekordem o tym, jak ty się załatwiasz w czasie takich wyścigów, jak załatwiasz potrzeby fizjologiczne. Nie było potrzeby dwójki, ale musiałeś lać pod siebie. Plan był taki, że będę miał ze sobą nocnik, do którego będę załatwiał dwójkę, a sikał będę do butelki. Ale okazało się po pierwsze, że są takie fale, że to jest zbyt ryzykowne i mogę się przewrócić. Po drugie, nie mam na to czasu, bo każde załatwianie się wiązało się z tym, że muszę zdjąć taki fartuch z kajaka, ściągnąć spodnie, wyścigać się. To są jakieś cenne minuty. Jak robię to na przykład 5 razy w ciągu tego, no to już wychodzi pół godziny, załóżmy. Więc ja nie miałem tego tej pół godziny, bo jak już dopływałem, to miałem te 24 godziny równo i już były bardzo mocne fale i wiatr od boku. Więc finalnie z tego zrezygnowałem i wszystko po prostu lałem pod siebie. I to też był problem z tym wychłodzeniem, bo w tym, jak już tego moczu było bardzo dużo po tych 20 paru godzinach, to mnie po prostu wychładzało te nogi i wszystko było mokre. O Jezus Maria. Musiałeś ładnie pafnąć. A powiedz. Co to był za kajak? Czy to był jakiś specjalny kajak? Bo ja, gdybym wsiadł do kajaku na morzu, przypuszczam, że cały czas bym myślał o tym, że zaraz wpadnę do wody. A ciężko pewnie w takim morzu zimnym pływać. Więc czy miałeś taki straf przed wpadnięciem do wody? Przed startem nie, ale potem jak usiadłem i wypłynęliśmy na ten bałtyk, okazało się, że fale wają walą nie tylko od tyłu. Ale też odbijałem, nie tylko od przodu, ale też odbijałem się od brzegu i walą też od tyłu, od boku, z każdej strony na początku były te fale i to dosyć spore, jeszcze od przepływających motorówek, więc rzeczywiście był problem z tą równowagą, żeby się utrzymać na kajaku. Zdziwiłem się, bo już na takich kajakach pływałem i to dużo, bo z przemyśla do świnoujścia tym kajakiem płynąłem bardzo podobnym, praktycznie o id identycznych parametrach. A tutaj jednak te fale bijące z każdej strony zmieniły to, i rzeczywiście czułem, e, czułem tak, jakby tą, ten dyskomfort, że mogę się przewrócić. I nawet miałem wyciętą przegrodę przednią w kajaku, żeby w trudnych chwilach się położyć, wyciągnąć. Tutaj w ogóle to nie wchodziło w grę. Ja wiem, że nie ma żadnej szans się położyć w tym kajaku. Przy tych falach co teraz był, po prostu by się od razu przewrócił. Czyli w to mi z powrotem nie jest możliwe do bo wiem, że chodziło ci coś takiego o głowie. Jest możliwe i na pewno to zrobię, ale to właśnie przy innych warunkach. Po pierwsze musi być ciepło, bo nie może być tak zimno w nocy. Bo to wymusza na mnie grube ubrania A w ciągu dnia wtedy jest mi za gorąco Nie mogę się ubierać, przebierać Więc musi być ogólnie cieplej Drugi warunek jest taki, że musi być dłuższe okienko pogodowe Bo tutaj Zajechało mnie to szybkie tempo Gdybym płynął 35 godzin To myślę, że bym był w dużo lepszym stanie niż po 24 godzinach Przez to, że ja tak zapieprzałem mocno Dałem sobie siebie wszystko Więc to są takie dwa warunki Dłuższe okienko czasowe plus lepsze warunki atmosferyczne I trzecie to jest kajak Musiałbym wtedy wziąć kajak trochę gorszych warunków W którym mógłbym więcej rzeczy robić, bo wtedy już na pewno to załatwianie się pod siebie nie wchodzi w grę, bo no ile można w tych swoich szczytach siedzieć 3 dni, 4, to jest nie do wytrzymania. Rekordy sportowe kojarzą mi się z ludźmi, którzy próbują się jedną setną sekundy. En, najlepsze ciuchy, najnowsze buty specjalnie pod siebie do, dostosowane. A ty nie pomyślałeś nawet o tym, żeby zabrać jakieś jedzenie na po rekordzie? I co miałeś do jedzenia, tak? Dwa, trzy kabanosy z tego co rozumiem. To była masakra. Ja byłem w tak tragicznym stanie, dopływając do Szwecji. Byłem wychłodzony, byłem głodny, byłem przemęczony, byłem niewyspany, że na mnie powinna czekać karetka z kroplówkami, jakiś ciepła kąpiel, łóżko, możliwość wyspania się. A tymczasem, jak dopłynęliśmy do Szwecji o drugiej w nocy, okazało się, że tam wszystko w tym porcie jest zamknięte. Udało mi się znaleźć jakieś wejście od tyłu do łazienki. W tej łazience była tylko mała umywalka, gdzie próbowałem, nawet zdjęłeś siebie te wszystkie zaszczane ciuchy, zdjęłeś sobie te wszystkie ciuchy zaszczane. Myłem się pod tą walką mydłem, wodą, to w sumie było tragiczne. Przebrałem się. Okazało się, że hotele są zamknięte, więc spaliśmy na łodzi, gdzie jest miejsce dla jednej osoby, a my tam spaliśmy we czterech, na tym miejscu. Więc bez żadnej możliwości wykonania ruchu. Plus nie było już nic do jedzenia, ja miałem tylko te swoje słodycze, ale tych słodyczy już miałam przesyt, bo jadłem te tubki podczas podróży i jakieś tam inne rzeczy słodkie, więc nie chciałem tych słodyczy jeść. No i finalnie się skończyło tak, że o trzeciej się położyliśmy spać, o szóstej wstaliśmy, bo już po prostu dłużej się nie dało w tej niewygodzie leżeć. Bez żadnej kolacji. Na śniadanie mieliśmy jedną paczkę kabanosów na nas czterech. Zjedliśmy te kabanosy. No i potem mieliśmy jeszcze do Polski 9 godzin, bo były takie duże fale, że ta łódź płynęła niż zakładaliśmy. I dopiero o 20 w Polsce mogliśmy zjeść normalny posiłek. Więc to też mnie bardzo zniszczyło. To, że ja nie mogłem szybko się regenerować po tym rekordzie, tylko nie, że byłem głodny, niewyspany, zmęczony, obolały, to jeszcze A jest. Często mówisz o Aleksandrze Dobie jako takiej inspiracji. Przepłynąłeś przez morze, jeszcze nie ocean, tak jak on, ale nabierasz jeszcze większego szacunku, jak teraz zobaczyłeś tą potęgę wody, bo jednak to jest co innego niż płynięcie kajakiem przez wodę, która w rzece Cię gdzieś tam ciągnie cały czas do przodu. No nie, to jest w ogóle szok. Samym Ocean. ja teraz wiem, że nie byłbym w stanie przepłynąć sam Bałtyku, bo teraz miałem pomoc na łódce, miałem też nawigację z łódki, a samemu się nawigując, to oczywiście, ten, moja trasa byłaby dużo dłuższa, bym pewnie zakował, plus ta psychiczna taka, mm. no, taka świadomość, że po prostu nie ma nikogo, kto mi pomoże tutaj naokoło, więc to jest niesamowite, że Aleksander Doba trzy razy pokonał Atlantyk, gdzie mu to zajmowało tam pół roku w tych najdłuższych okresach. To jest niewyobrażalna rzecz. Nogi nie działały ci, widziałem po 24 godzinach na tym filmiku, że ledwo stałeś. To co się dzieje z nogami po, po pół roku? No akurat tutaj wiem, że Aleksander Doba miał trochę inny kajak. On mógł na nim nawet wstawać, kłaść się, miał zamykaną kajutę, czy jak to tam nazwać, wchodził do środka, się zasypiał. Więc tutaj akurat z tym chodzeniem to nawet wiem, że robił przysiady, bo czytał oczywiście wszystkie jego książki. No, ale tam też dużo bardziej słona woda, która w każdą ranę wchodzi. Wiem, że tam największy problem to było tasulów w pachwinach, w pachach, takie wiesz, wżerające się jakieś bolesne rany, więc to tam był największy problem. No, ale wiem, że na ten moment nie żadnych szans, żeby tego wykonał. To podsumowując, to był Twój najtrudniejszy w tej chwili wyczyn, jeżeli chodzi o takie fizyczne doświadczenia, tak? Był najtrudniejszy, ponieważ miałem bardzo mocne tempo od początku do końca. Było mi bardzo zimno pod koniec tego rejsu, no i startowałem z dużego niewyspania, i te trzy warunki spowodowały, że to był najtrudniejszy rekord w moim życiu. Następna będzie walka, czy następny będzie kolejny jakiś rekord? Raczej rekord, chciałem walczyć w czerwcu, ale nie udało się dobrać odpowiedniego rywala dla mnie, więc yy, będę raczej bił kolejny rekord. To jeszcze pociągnę to. Yy, bali się, czy po prostu ty odrzucałeś tych rywali? Jak to było? No ogólnie z góry dużo osób już nie chce ze mną walczyć po tej pierwszej walce, bo wiedzą, że mam doświadczenie bokserskie plus coś tam w tym parterze potrafię, więc tutaj raczej każdy szuka łatwej walki, to nie jest federacja sportowa, gdzie ktoś chce piąć się w górę w rankingu jakimś tam sportowym, tylko po prostu łatwe pieniądze z kimś medialnym. A ja nie do, że nie jestem zbyt medialny, to jeszcze coś tam potrafię, więc nie jestem wymarzonym rywalem dla większości. A no, może niedługo będziesz, bo te filmy widzę, że nabijają oglądalności. Wszystkim, którzy nie widzieli, polecam ten film na Wojtka kanale, bo naprawdę coś Fantastycznego jeszcze raz gratulacje i czekamy na kolejne rekordy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów, tylko zwycięstwo.